Elektrownie jądrowe. To hasło budzi wiele emocji, i często pierwsze z nich to strach i niepewność, i to jest zrozumiałe, bo to nam pozostało po katastrofie w Czarnobylu. Ale ja dzisiaj spróbuję odczarować nieco ten temat, skupiając się na faktach i obalając mity. A więc. Często, kiedy rozmawiamy z kimś o elektrowniach jądrowych, słyszymy, że okej, okay, sama elektrownia w porządku, no ale te odpady jądrowe to koszmar. No więc to nie tak. Te tak zwane odpady z reaktora jądrowego to temat dobrze opracowany, a z kolei obawy, które są z nimi związane, są trochę efektem niewiedzy, a trochę niestety propagandy. No więc przyjrzyjmy się konkretom. I na początek takie skojarzenie. Jeżeli w dowolnym, właściwie banku zdjęć wpiszemy hasło radioaktywność, to dostaniemy sporo od takich obrazków. Oczywiście to nie są prawdziwe zdjęcia, tylko takie wizje grafików, ale zastanówmy się, skąd w ogóle wzięło się takie myślenie. I to jest właśnie efekt tej propagandy, o której wspomniałem, bo naprawdę przez wiele lat wiele organizacji, które nazywa siebie ekologicznymi, Pompowało nam do głów taki strach, taką wizję tych ogromnych ilości strasznie groźnych odpadów z elektrowni jądrowych. Robiły to z różnych powodów, no ale efekty właśnie widzimy. No więc w rzeczywistości wygląda to nie tak, tylko tak. I to zdjęcie przedstawia Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie, które leży 90 km od Warszawy. Zbudowano je na carskich fortach powstałych na początku XX wieku i przygotowano tak, żeby było naprawdę bezpieczne. Leży wysoko, na ilastych glebach, ma specjalnie ustabilizowany poziom wód gruntowych. Wszystko jest przygotowane tak, żeby odpady, które tam trafią, po prostu mogły tam zostać. Akurat to składowisko działa aż od lat 60. i wkrótce zostanie zamknięte, ale na potrzeby nowych powstających elektrowni jądrowych w Polsce Zostaną stworzone nowe konstrukcje, i one będą miały już inne standardy, które będą właśnie odpowiadały dokładnie potrzebom przechowywania odpadów z tych elektrowni. Ale zaraz, nie mamy elektrowni jądrowych, a mamy odpady promieniotwórcze? O co tu chodzi? To normalne, dlatego że w Polsce leczy się radionuklidami, przede wszystkim nowotwory, ale też pod Warszawą w Świerku działa przecież reaktor jądrowy Maria. Poza tym, właśnie takie radioaktywne izotopy stosuje się w nauce, w technice. I wszystkie powstające tam odpady, podobnie jak te pochodzące z elektrowni jądrowych, są odpowiednio przygotowywane i składowane. Przygotowywanie to przede wszystkim zmniejszanie ich objętości. Chodzi o oddzielenie od innych zanieczyszczeń i odpowiednie opakowanie. Zależnie od Stopnia promieniotwórczości i czasu aktywności danego pierwiastka, wybiera się odpowiedni sposób przechowywania. Może to być na przykład zeszklenie albo umieszczenie w specjalnych pojemnikach, które przechowuje się głęboko pod ziemią lub w zamkniętych stabilnych halach magazynowych. Ale zawsze, wybierając sposób opakowania i przechowywania, bierze się pod uwagę to, żeby odpady były zabezpieczone przed zalaniem, korozją, uszkodzeniami pojemnika po prostu były bezpieczne i stabilne, więc te beczki straszliwe, radioaktywne, to jest po prostu zwykłe kłamstwo. W przypadku elektrowni jądrowych zużyte paliwo poddawane jest jeszcze jednemu bardzo ważnemu procesowi. Chodzi o to, żeby odzyskać z niego te pierwiastki, które mogą być ponownie wykorzystane. Przede wszystkim chodzi o pluton i uran i dzięki temu zarówno zmniejsza się objętość tych odpadów, jak i ich aktywność. Zresztą tu akurat bardzo wiele się zmienia. Trwają teraz bardzo intensywne prace nad technologiami, które pozwalają na ponowne wykorzystanie starego, zużytego pozornie paliwa w nowego typu reaktorach. Spójrzmy na jeszcze jedno ważne porównanie. Elektrownia jądrowa o mocy 1000 MW wytwarza rocznie odpady, które można zmieścić na jednej ciężarówce. Dodajmy, że te odpady są super ściśle pilnowane, nadzorowane, śledzony jest cały proces ich przechowywania. Z kolei elektrownia węglowa o takiej samej mocy wytwarza rocznie około 300 tysięcy ton popiołów i emituje około 6 milionów ton dwutlenku węgla. Te odpady naprawdę trudno jest kontrolować, ściśle jakoś przechowywać, a zawierają mnóstwo. Toksycznych substancji, m.in. rtęć, kadm czy arsen. No i co ciekawe, zawierają również substancje radioaktywne, bo w jednej tonie węgla są około 2 gramy uranu, a w Polsce dziennie spala się około 120 tysięcy ton węgla. No to może zacznę od deklaracji. Zdecydowanie nie mam problemu z tym, żeby mieszkać w pobliżu elektrowni jądrowej. I zdecydowanie wolałbym to, niż mieszkać. Jakkolwiek w pobliżu elektrowni węglowej. Ok, skąd więc biorą się obawy i protesty ludzi, którzy obawiają się budowy elektrowni jądrowej gdzieś w pobliżu ich miejsca zamieszkania? Myślę, że źródła są dwa. Pierwsze to obawa przed awarią. Drugie to strach przed takim codziennym promieniowaniem z tej elektrowni. Zacznijmy od tej pierwszej obawy. Elektrownie jądrowe są bardzo, bardzo bezpieczne, ale ponieważ jest ich znacznie mniej niż elektrowni węglowych, to żeby takie porównanie było uczciwe, spójrzmy na to, jak ryzykowne jest wytworzenie różnymi metodami tej samej ilości energii. Serwis Our World in Data przygotował zestawienie pokazujące liczbę zgonów towarzyszących wyprodukowaniu jednej terawatogodziny energii. W przypadku energetyki opartej na węglu brunatnym to ponad 32 przypadki śmierci. Energetyka węgla kamiennego ponad 24 przypadki. Energetyka gazowa niecałe 3 przypadki. Energetyka jądrowa 3 setne przypadku. Czyli energetyka jądrowa jest w takim zestawieniu 99,7% bezpieczniejsza od energetyki węglowej. A do tego trzeba dodać kwestię bardzo ważną dla ludzi mieszkających w pobliżu elektrowni, czyli zanieczyszczenia. Elektrownia jądrowa nie emituje ich wcale. Często widzimy na zdjęciach, na filmach te takie jak potężne słupy betonowe, właśnie przy elektrowniach jądrowych, z których coś leci, coś białego, to coś. To skorplona para wodna. Tak, zwykła woda, czysta, niczym nie skażona, zupełnie niegroźna. No tyle tylko, że takie obrazki, jeżeli się je odpowiednio wykorzysta, po prostu dobrze nadają się do straszenia ludzi, często są używane właśnie w takim kontekście. A energetyka węglowa, cóż, szacuje się, że w tej chwili z powodu zanieczyszczenia powietrza. Co roku przedwcześnie w Polsce umiera ponad 45 tysięcy osób, no i znacząca część tych zanieczyszczeń to jest właśnie efekt energetyki opartej na węglu. Podsumowując, mieszkanie koło elektrowni jądrowej jest po prostu bezpieczne. Ryzyko awarii jest bardzo, bardzo małe. Natomiast ryzyko awarii, która wywołałaby jakiekolwiek zagrożenie poza terenem elektrowni. Jest praktycznie znikome. Jeszcze kwestia tego codziennego promieniowania: no więc elektrownia jądrowa praktycznie nie emituje promieniowania, a z pewnością emituje go znacznie mniej niż te naturalne źródła, z którymi mamy po prostu do czynienia na co dzień, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy. Gdyby udało nam się zastąpić znaczną część, najlepiej całość spalania węgla energią z elektrowni jądrowych, powietrze w Polsce byłoby znacznie czystsze. A my byśmy byli po prostu zdrowsi i dłużej byśmy żyli. Czy elektrownie jądrowe faktycznie pomogą nam poradzić sobie z tym wielkim zagrożeniem, jaka jest zachodząca teraz zmiana klimatu? Najkrótsza odpowiedź brzmi: tak, ale rozwinijmy to nieco. Podstawowa sprawa to przyczyna, która wywołuje zmiany klimatu, a to emisja gazów cieplarnianych, przede wszystkim dwutlenku węgla. Jeszcze kilka lat temu można się było zastanawiać, czy to jest faktycznie wina człowieka. W tej chwili już mamy pewność, że to właśnie emisje ze spalania paliw kopalnych wydobywanych przez nas wywołują ocieplanie się klimatu. Znamy też już dobrze mechanizm tego zjawiska. W uproszczeniu chodzi o to, że spalając węgiel, ropę czy gaz, które wydobywamy z podziemi, z powrotem wprowadzamy do atmosfery ten dwutlenek węgla, który miliony lat temu został uwięziony w materii organicznej i właśnie schowany pod ziemią. W czasach, gdy gaz ten znajdował się w atmosferze, klimat Ziemi był znacznie cieplejszy. A teraz, kiedy my go znowu przywracamy do atmosfery, zwiększamy tą ilość dwutlenku węgla, wracamy do tamtego bardzo, bardzo gorącego klimatu. Rozwiązaniem jest pozyskiwanie energii ze źródeł innych niż paliwa kopalne. Teoretycznie najlepsze są te odnawialne w pełni źródła energii, takie jak mm, energia słoneczna, energia wiatru czy energia falowania wody. Problem w tym, że wciąż nie dość efektywnie potrafimy je wykorzystywać, no i mamy bardzo duży problem z przechowywaniem energii pozyskiwanej z takich źródeł. Docelowo całą naszą gospodarkę przestawimy na źródło odnawialne, ale zanim to nastąpi, potrzebujemy możliwie szybko takich źródeł energii, które pozwolą nam zachować bezpieczeństwo energetyczne, no i jednocześnie powstrzymać te emisje dwutlenku węgla do atmosfery. I to jest właśnie miejsce i moment dla energetyki jądrowej. To nie jest odnawialne źródło energii, ale zasoby paliwa, czyli przede wszystkim uranu, są wciąż bardzo, bardzo duże, a cały proces produkcji tej energii powoduje naprawdę niewielkie emisje gazów cieplarnianych do atmosfery. Wadą elektrowni jądrowych jest długi czas ich konstrukcji, no i wysoki koszt. Ale nawet biorąc pod uwagę te aspekty, wciąż to właśnie atom jest najlepszym źródłem energii na ten czas, dopóki nie będziemy w stanie przejść się w całości na odnawialne źródła. Spójrzmy na dane. To wartości średnie dla każdego źródła. By uzyskać 1 gigawatogodzinę energii z węgla brunatnego, musimy wyemitować około 1000 ton CO2. W przypadku węgla kamiennego to niemal 890 ton. Ropa to emisja ponad 730 ton CO2, gaz daje niemal 500 ton. Tymczasem elektrownia jądrowa emituje ilość podobną do emisji z energetyki wiatrowej. Jak widać, różnice są ogromne, a atom po prostu wypada tu bardzo dobrze. Niektóre, zwłaszcza nadmorskie regiony Polski, no to są istne zagłębia turystyczne i w sumie nic dziwnego, że lokalna społeczność obawia się tego, czy budowa elektrowni jądrowej, gdzieś tam w pobliżu nie wystraszy turystów i po prostu nie wywoła potężnych strat finansowych. Okazuje się, że takie rzeczy badano. W 2009 roku biuro Analiz i dokumentacji kancelarii Sejmu przygotowało specjalny raport zbierając dane. Z krajów europejskich, w których działają elektrownie jądrowe, i pytano tam po prostu lokalne społeczności, czy nie przestraszyło to turystów, czy nie wywołało takich problemów. Okazuje się, że turyści nie boją się atomu. Ba. Usytuowanie elektrowni jądrowej w jakimś regionie może wręcz zwiększyć atrakcyjność takiego obszaru. To kwestia kilku czynników. Przede wszystkim chodzi o rozwój gospodarczy, bo elektrownia jądrowa to zarówno miejsca pracy, jak i stabilność, bezpieczeństwo energetyczne. Ale okazuje się, że elektrownia może być też atrakcją sama dla siebie. W wielu miejscach możliwe jest zwiedzanie takich elektrowni, oczywiście w ściśle określonym obszarze, w bardzo kontrolowanych warunkach. Sam dobrze pamiętam, jak kiedyś miałem możliwość zwiedzenia jednej z kanadyjskich elektrowni jądrowych, które były wtedy jeszcze w trakcie budowy, i możliwość zajrzenia do reaktora, obejrzenia tych miejsc, które potem już będą. Zamknięte, niedostępne, no to była rewelacja i wrażenie naprawdę było niesamowite. Oczywiście elektrownia to potężny zakład i można mieć wątpliwości, czy jej budowa, jej istnienie nie popsuje krajobrazu. Ale z kolei te badania przeprowadzone właśnie w takich bardzo atrakcyjnych turystycznie miejscach we Francji czy w Belgii pokazały, że nawet położenie blisko jakichś historycznych miast. Kompletnie nie zmniejszyło atrakcyjności tych miast, nie zmniejszyło liczby turystów. Co więcej, podejmowanie wspólnych, dobrze przemyślanych działań między władzami regionu a elektrownią jądrową pozwala na wspólne rozkręcanie, napędzanie tej turystyki. Zmian klimatu nie zdołamy już całkowicie powstrzymać, po prostu za daleko zaszliśmy, ale możemy je w dużym stopniu ograniczyć, natomiast musimy się liczyć z tym, że ich wpływ odczujemy w gospodarce. Jedną z tych zmian jest susza. W Polsce ona praktycznie panuje od 11 lat, ale ostatnio stała się na tyle intensywna, że niektóre rzeki zaczęły nawet okresowo wysychać. I tu pojawiają się zrozumiałe wątpliwości, dlatego że elektrownie jądrowe potrzebują wody do chłodzenia. Potrzebują jej dlatego, że tylko część tego ciepła wytwarzanego przez reaktor. Jest zamieniana w energię elektryczną, a część musi być po prostu usuwana z całego układu. Tyle, że ten problem dotyczy rzek, a planowane w Polsce elektrownie jądrowe mają przede wszystkim czerpać wodę z Bałtyku. Tu od razu uspokajam: to nie jest tak, że ta woda może zostać w jakiś sposób zanieczyszczona, nie wiem, skażona, stanie się promieniotwórcza. To są dwa zupełnie oddzielne obiegi, i ta woda wróci do Bałtyku. Daleko od brzegu, po prostu o kilka stopni Celsjusza cieplejsza. To jedyna różnica. Konstrukcja zaplanowana jest tak, żeby woda była pobierana przez rury, które będą biegły kilka kilometrów od brzegu i tam też będzie zwracana. Jest to wyliczone w ten sposób, żeby nie miało wpływu na brzeg, a jednocześnie ilość tej wody będzie na tyle nieduża, żeby nie zakłóciła równowagi w samym morzu. Zresztą, tu ciekawostka, istnieje nawet elektrownia jądrowa, która stoi po prostu na pustyni. To jest elektrownia Palo Verde w Arizonie i ona chłodzona jest ściekami z pobliskich miast, przede wszystkim z Las Vegas. Także, jak widać, technologia pozwala na budowę elektrowni nawet tam, gdzie jest. Bardzo, bardzo sucho. Jak widać, nowoczesne elektrownie budowane współcześnie nie są zależne ani od pogody, ani od zmiany klimatu, dlatego że zdajemy sobie sprawę z problemów, jakie tu mogą nastąpić i uwzględniamy je już na etapie projektowania i budowy samej elektrowni. W Polsce zaplanowano już budowę elektrowni jądrowych, wiemy, gdzie będą stały. I wiemy też, że to jest po prostu wielka szansa i wielka nadzieja dla kraju, którego energetyka jest od to lat to oparta na węglu. Jest to naprawdę dla nas ogromny problem pod bardzo wieloma względami. Elektrownie jądrowe pomogą nam go rozwiązać i tak naprawdę stają się dla nas wielką nadzieją. Ważne jest też to, że są to konstrukcje, które absolutnie na każdym etapie projektowania, budowy, odbioru, eksploatacji są bardzo ściśle kontrolowane. To nie jest byle jaka konstrukcja, to są naprawdę standardy najwyższe na świecie, więc nie ma się czego obawiać. Ja bardzo się cieszę, że wreszcie Polska idzie w energetykę jądrową.